Ola była łysa, ja byłam łysa. I na plan potem robiliśmy zdjęcia w Muzeum Wsi Radomskiej z księdzem Wojtkiem Drozdowiczem i on nagle po mnie na ten plan przyjechał łysy. Potraktowałam to jak taki temat, wydaje mi się istotny w ogóle, jak sobie nie radzimy z poważną traumą latami, tak, albo tak. Życiem się za to płaci. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest wybitna aktorka, osoba też śpiewająca, ale też wspaniały człowiek i bardzo cieszę się, że zgłosiła się dzisiaj z nami. Ja się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Ewa, właśnie rozmawiałyśmy, zanim jeszcze kamery się włączyły, ja też to wiem z wywiadów, które czytałam z tobą, czy też z książki, o której wspomnimy, że dla ciebie pójście do szkoły aktorskiej i zainteresowanie, ono się pojawiło w sumie dość późno. A tutaj często naszymi gośćmi są aktorki, aktorzy, którzy mówią, że już właściwie od kołyski. Od niemalże kołyski, tak, w jakichś przedstawieniach występowali, tak. Mówili wiersze, a ty dość późno, czyli najpierw właściwie bardziej sport to było, pływanie, potem w liceum jakby takie intelektualne potrzeby, które też trochę były stymulowane przez inną młodzież i tam w związku z tym zrezygnowałaś z tego tak intensywnego pływania. I powiedziałaś kiedyś, i właściwie nie kiedyś, bo wielokrotnie, że nieśmiałość była taką twoim jakby punktem, który chciałaś, czy uważałaś, że kiedy pójdziesz do szkoły aktorskiej, czy kiedy zostaniesz aktorką, to z tą nieśmiałością sobie poradzisz. I jest taki dosyć w książce taki no poruszające, skąd u ciebie wzięła się ta dziecięca nieśmiałość, bo miałeś bardzo kochających rodziców i dobry dom, więc to nie były osoby, które cię zawstydzały, czy obniżały, czy poczucie wartości, ale co innego sprawiło właśnie to? Nie, ja byłam takim dzieckiem bardzo otwartym, pchałam się na kolana do taty kolegów, dostawałam jakiegoś cukiereczka, coś tam, czy się też domagałam tego. No wszystko było otwarte i byłam takim radosnym bąblem właściwie. Ale potem przyszłam spóźniona do szkoły, bo miałam jakieś komplikacje z nerkami po szkarlatynie i przyszłam spóźniona i wszyscy już byli zintegrowani. Tak, poukładani. I ja byłam taka, no, już spóźniona. Nowa, tak. Tak. I potem się zaczął jakiś taki proces w szkole, że właśnie to mnie bardzo jakoś tak zahamowało, także czyjaś trójka była więcej warta od mojej piątki i już tak było. I miałam kłopot w ogóle ze znalezieniem czasu teraźniejszego, to znaczy miałam taki niepokój. Wiesz, jak to jest, że źle siedzę, a może powinnam stać, a może na przystanku autobusowym miałam to samo. Wszyscy jakoś tak stoją, no, a ty... Po prostu. A ty nie stoisz, no. No i pomyślałam, że to jest nie do zniesienia, że tak się dalej nie da. I ponieważ byłam gdzieś na żaglach, bo tam trochę pływałam po Mazurach, i spotkałam chłopca ze szkoły teatralnej, który akurat kończył i potem mnie zapraszał na dyplomy ich i tak dalej. Ja oczywiście celowałam w psychologię, w emocje, w psychiatrię, gdzieś ten kierunek, czyli co, jak się kto zachowuje, dlaczego, po co kłamie, dlaczego maski nakłada i tak dalej, co jest jakby źródłem tego. Tak. No to jak tam zaczęłam, i zawsze mi się wydawało, że ta szkoła teatralna to wow. I zaczęłam chodzić na te dyplomy i tak mówię, nie, to jest normalnie. I w pewnym momencie sobie pomyślałam właśnie, że żeby skończyć z tą nieśmiałością, żeby przejść jakąś drogę i się z tym uporać. To oczywiście nigdy nie jest do końca, ale że można nad tym zapanować. No i się dostałam, no i no, więc się życie potoczyło inaczej. Co nie znaczy, że odpuściłam jakby ten temat, który we mnie był zawsze obecny w sposób naturalny.
I na przykład lubię te skomplikowane role, gdzie trzeba właśnie rozbierać psychikę. Tak. I zawsze mi to towarzyszyło i towarzyszy i będzie towarzyszyć, bo po prostu to we mnie jest. Tak. I też mówiłaś, że no, ileś lat temu, ale to myślę, że powiedzmy nie to, żeby odrzucałabyś, ale że niechętnie myślałabyś o przyjęciu roli w jakiejś komedii romantycznej czy w filmie jakimś akcji, gdzie ten bohater, że ta akcja dzieje się tak bardziej zewnętrznie, a nie w samym wnętrzu bohatera. No tak, no bo to jest, no dla mnie to jest ciekawsze, no jestem z tego zrobiona, to znaczy najbardziej te wewnętrzne mechanizmy i to, jak się zachowujemy i człowiek, i więź z nim, i też współczesny temat, a jeśli historyczny, to opowiadany dzisiaj, to znaczy wiem, że my się porozumiewamy dzisiaj, a nie 5 wieków temu. Mm. To zróbmy to tak, żeby mówiło to do tego drugiego człowieka dzisiaj, no bo ta płaszczyzna jest, wydaje mi się, że w ciągu naszego życia ta generacja, zresztą to widać też, jak się komunikujemy z ludźmi, powiedzmy, z naszego pokolenia, że jest inny ogląd świata, no bo no, po prostu oczywiście. Pamiętamy mniej tak. więcej to samo. Pamiętam też, jak miałam takie zawahanie, bo byłam na niemieckim rynku i bardzo było duże przebicie i to rzeczywiście wtedy było materialnie dużo lepiej i miałam tam propozycję, tylko by trzeba było tam zostać. Ale jednak odpowiedziałam sobie na to pytanie, że jestem stąd. I po prostu to, co się dzieje między wersami, to, co pamiętamy, co nas śmieszy. To takie niuanse, drobiazgi, tak, których no, się nie da. Czyli ta komunikacja pozawerbalna, poza słowami, tak. ona jest po prostu kwintesencją życia, więc nie bardzo szybko doszłam do wniosku, że jestem stąd i że w ogóle to nie wchodzi w pytanie. Tak, i poświęcasz swojej książce sporo uwagi wspomnieniom właśnie z dzieciństwa, z wakacji, właśnie takich spotkań u dziadków, wieś polska i te właśnie zapachy i te zabawy i to wszystko, co nas kształtuje i od czego czasami uciekały zupełnie niepotrzebnie, a to jest jakimś skarbem, który mamy. To jest bardzo wielki skarb i to na całe życie, czyli taka baza emocjonalna, z której można czerpać, jeśli tam było pozytywnie. No oczywiście. No więc ja to traktuję tak, jako taką największą, że tak powiem, wartość, z której mogę czerpać i to po prostu mam to. No. Tak mi zostało dane przez rodzinę, przez rodziców, że to było bardzo szczęśliwe i takie spokojne, więc jak są trudności, to zawsze mam, ten fundament jest i wiem, jak to wygląda, więc to należy chronić i to jest wielkie szczęście po prostu. Wiesz, bo są to takie dwie szkoły, jedna taka właśnie bardziej celebrycka, ale nie wiem, takie właśnie mówienie, jak mówisz właśnie chronić te rzeczy dobre, żeby z nich budować ten fundament. Natomiast stało się takie popularne, takie parafrazowanie z niczego, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No i ja jakoś tak się z tym do końca nie jestem w stanie zgodzić, że no, są pewne pęknięcia, które może rzeczywiście tak jak blizny powstają, tak? I one rzeczywiście są dość grube i trudno taką bliznę przebić, ale czy to tworzy nas silniejszym, czy właśnie takie wspomnienia czegoś dobrego, jakiejś miłości, którą się dostało i to nie daje wiesz, jakiś... co mi się tak wydaje, no. Tak sobie wyobrażam, że mamy takie jakieś nażycie, jakiś kłębek wełny i to jest system nerwowy i jak się ten kłębek rozwija i się zużywa, to należy to regenerować od razu, bo się dalej będzie rozwijać. No, tak. No i w którymś momencie jest pstryk, nie ma nic. No i tak to sobie wyobrażam. Także na przykład zresztą tego przestrzegam w życiu, ponieważ nie brakowało w moim życiu potężnych stresów, więc na przykład jak się coś takiego i ja czuję, że po prostu właśnie już nie mam kończy się, tak. To jednak staram się w tym momencie na to zareagować, tak? Gdzieś na tydzień wyjechać
czy pojechać, nie wiem, do Solca Zdroju i poleżeć w siarce. Mhm. Znaczy, daję sobie wtedy taki tydzień, mhm. ale w tym momencie, nie za 3 lata, bo to już jest za późno. Tak. I pilnuję po prostu takiej jakiejś harmonii, równowagi. Również na tych polach działalności, tak? Że jak sobie pójdę pośpiewać, czy do teatru, czy film robię, to jestem w iluzji, w fikcji. Mm-hmm. A mam do czynienia, nie wiem, z kompletnie innym środowiskiem, gdzie nie ma na przykład obciążenia, bo prawda to jest tam na ojomie. Tak. A tu jest iluzja, więc bardzo uciekam w to, wtedy tamto mi się przesuwa na tył głowy, więc daję odciążenie, bo się tu muszę skoncentrować, żeby tego nie zawalić, prawda? Tak. Ale ten poziom lustra wody w naczyniach połączonych, żeby był w harmonii jakiejś, to jest ważne. Tego właśnie mówisz o tym, że starasz się tego pilnować, ale na ile właśnie też szkoła teatralna, pewne techniki, warsztaty związane z pracą nad emocjami, czy też własnymi emocjami, czy też sam warsztat zimny, który ma powiedzieć, ja nic nie czuję, ale mój widz ma poczuć i tak tym zarządzić. Jak to u ciebie, jak to z tą szkołą Stanisławskiego, jak z twoimi własnymi doświadczeniami, których miałaś, prawda, też z pewnymi przede wszystkim teatralnymi rolami, które też się przychodziły do ciebie po twojej osobistej tragedii. Jak to wszystko, właśnie tą harmonię tutaj wszystkim znaleźć, kiedy sprawy toczą się bardzo szybko i trzeba szybko reagować. Na pewno jest pomocne takie wychodzenie w ogóle na scenę i bycie jakby wobec jakiejś publiczności. To na pewno jest proces. Ja pamiętam, że jak startowałam i na przykład miałam coś zaśpiewać, to zawsze patrzyłam się na kolegów, którzy wykonywali takie gesty jakieś takie albo takie, prawda? No znaczy, że mieli rozpiętą klatkę piersiową i coś w ogóle mogli zrobić, bo ja stałam jak sopel lodu z tak ściśniętym gardłem i tutaj z napiętym karkiem, że w ogóle to było niemożliwe, żeby wykonać taki gest. I trzęsły mi się kolana, prawda? Trzeba było wtedy zablokować kolana, napiąć mięśnie, przepona. Żeby w ogóle cokolwiek. No, ale to był bardzo duży fizyczny taki stres. Ale jednak z upływem lat, z tym wychodzeniem na scenę, to przestało mieć znaczenie. Umiałam to już zrobić, ale to jest takie techniczne. Mhm. Natomiast jak mam rolę, gdzie próbuję coś przekazać, to na przykład jest mi kompletnie obce coś takiego, że ja nic nie czuję, widz ma poczuć. Zawsze po prostu jestem zmęczona po tym, bo to mnie kosztuje, emocjonalnie mnie kosztuje, a czasem właśnie też czuję w organizmie po prostu, że pewne rzeczy się popsuły. Somatyzujesz po prostu. Tak, bo to po prostu są prawdziwe napięcia, jakby to się naprawdę działo. To znaczy mój organizm to przerobił w całości, ale to mi się wydaje w porządku, to mi się wydaje uczciwe. No tak. I nie chce mi się inaczej. Nawet kiedyś pamiętam do mistyfikacji, jak moja córka chora, Ola, miała wszczepiany port Rickhama do prawej półkuli mózgowej, to ja wtedy akurat robiłam film i zapytał mnie Jacek Koprowicz, że mogę ściąć włosy na łyso, mogę nie ścinać, że złożymy perukę. Pomyślałam, że w kinie na zbliżeniu, że to jest oszustwo, ponieważ tam miałam jakby guza mózgu jako tę postać. Pomyślałam, że też może w stosunku do tych ludzi, którzy naprawdę to mają, że to jest lipa po prostu, posiadanie takiego czepka. I się ogoliłam. I właśnie Ola była łysa, ja byłam łysa. I na plan potem robiliśmy zdjęcia w Muzeum Wsi Radomskiej z księdzem Wojtkiem Drozdowiczem i on nagle po mnie na ten plan przyjechał łysy. No. Też się solidarnie To takie opowiadanie, ale wydawało mi się, że to jest okej. Że jest tym, że jest tym prawda. I też to poczucie, dlatego, że to trzeba poczuć, że czegoś nie mam. Tak, bo to jest jakiś rodzaj straty, tak?
Jakoś, ale jakoś tak, tak antropologicznie to tak się... No właściwie to często mówię, że to Ola ciągnie za sznurki, no bo wtedy też w czasie to się zgodziło, kiedy ona tego potrzebowała i to było konieczne, uruchomiła dalej w nas coś takiego. Tak. Rozmawiałyśmy też w garderobie o filmie, do którego, do kilku filmów powróciłam przed naszą rozmową. Oczywiście do Dekalogu 9, ale tak właśnie wczoraj obejrzałam, zresztą bardzo Państwu też polecam, niełatwo znaleźć, film Nadzór. Szkoda, że, bo myślałam, że jest może jakaś rekonstrukcja też cyfrowa, film Wiesława Saniewskiego z 83 albo 4, tak? Chyba czwarty była premiera. Tak. Film, który poza tym, że właśnie no nie jest technicznie to nie najlepiej, to może gdzieś można dotrzeć do lepszej kopii, ale film, który się nie zestarzał, choć mówi o bardzo konkretnych czasach PRL-u, czasach tych jeszcze, kiedy właśnie te... No już tam było po aferze mięsnej Wawrzyckiego, tak? No ale tak. Były i tak bardzo mocne kary właśnie za jakieś korupcyjne rzeczy, kradzieże mienia państwowego. No i oczywiście też naciągane politycznie. I znajdujesz się tam w więzieniu właśnie jako taka kobieta, która no jakoś... Ofiara, tak, i malwersacji. Tak, no, ale też mówisz, że no, ty widziałaś, to wszystkie papiery przechodziły przez twoje ręce i też między innymi mówisz do swojego świeżo poślubionego męża, niespecjalnie skonsumowanego, bo od razu z wesela się zabierają. Tak. Granego przez Adama Ferencego i mówisz, ale te pieniądze też chciałaś na to wesele, które miało się odbyć. Ale to są już takie... Daskalia, powiedzmy, choć nie do końca. Tam ten film dzisiaj, można powiedzieć, z tych filmów jest sporo, tak? Czy amerykański Orange is the New Black, czy też teraz Skazana serial z Agatą Kuleszą w roli głównej. Ten temat kobiecych więzień. Oczywiście też było wtedy też przesłuchanie tak z Krystyną Jandą, ale tutaj ten film bardziej właśnie skupia się na bohaterkach. Ty jesteś tą główną bohaterką, natomiast wszystkie tamte bohaterki są wyraziste. Powiedz, jak ty właśnie ze swoim takim podejściem psychologicznym przygotowywałaś się do tego filmu, no bo on opowiada o jakiejś sytuacji ekstremalnej. Tam mało jest takich kobiet, które są jakimiś psychopatkami, prawda? To są raczej kobiety, które w ich życiu coś takiego się wydarzyło, co mogło się wydarzyć w życiu każdej z nas, czy też były nawet niesprawiedliwie. Ale te procesy, które tam zachodzą, są już procesami takimi, które niektóre złamią, a niektóre wzmocnią. Miałam szczęście, że się spotkałam z Wieśkiem Saniewskim na początku, który, jak wiadomo, jest matematykiem, który się zakochał w kinie. W związku z czym miał trochę inny stosunek niż taki początkujący reżyser, który bada, no po prostu też ryzykował, bo to był jego debiut i mój debiut. No. Więc dosyć duże ryzyko. Natomiast dał mi scenariusz, ja tam byłam gdzieś w wytwórni filmowej we Wrocławiu i czułam, że coś mi było niewygodnie, albo po prostu ktoś mi się wbijał wzrokiem w kark, a on za mną szedł ze scenariuszem. Dał mi ten scenariusz i powiedział, mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś sobie wybrała rolę. Jeśli w ogóle coś dla siebie znajdziesz. Czyli taki w ogóle nagle, no, tak nie ma. No tak. I ja to przeczytałam, no i oddzwaniam i mówię, słuchaj, wiem, że nic w życiu nie zrobiłam, ale w sensie takim, no są tu bardzo kolorowe role i bardzo wyraziste, natomiast no, one są takie, no, że ja umiem fiknąć koziołka, ale jest jedna rola, która przenosi myśl tego filmu i to mnie interesuje. A on mówi, no właśnie bardzo się cieszę, bo tak chciałem, żebyś odpowiedziała. Czyli zagrała Klarę. Czyli Klara.
I po prostu to było wyzwanie, że nie ma jakby dodatkowych jakichś rysów osobowości, czy taka jestem, czy taka jestem. Nie ma informacji. Właściwie jest to filtr, przez który przechodzi przesłanie tego filmu i myśl. Bo my bardzo długo w tym filmie właściwie nie poznajemy bohaterki. Dopiero kiedy właściwie pojawia się macierzyństwo i walka o nie, tak, to wtedy dopiero tak, bo postać zaczyna nabierać takich, tak, bo tak ona jest trochę taka bezwolna w tym wszystkim trochę. No, i właśnie o to chodziło, że filtruje tylko to, co jest istotne, przez nią przejdzie, prawda? I to mi się bardzo podobało w tym filmie. Zresztą wydaje mi się właśnie to, że on się nie starzeje. Pamiętam, jak prowadziliśmy jeszcze z Witkiem Adałkiem, który robił zdjęcia, żeby to też nie było takie kolorowe, plakatowe, czerwono-niebieskie, tylko żeby to był rodzaj łodzi podwodnej. Gdzie wszystkie kolory są Że to wszystko jest takie... Nie bądźmy tacy wyraźni, że jakby o co innego chodzi. I tu jest na przykład to zestawienie z przesłuchaniem, które jest właśnie kompletnie inne. Oba scenariusze powstawały równolegle i ludzie nie wiedzieli o tym, że ta druga grupa pisze na ten sam temat, tylko właśnie inaczej było opowiedziane, prawda? Tak, dlatego że w twojej roli, ale też i w roli tych bohaterów, tam, oczywiście tam się pojawia się krzyk, ale to jest trochę historia takim trochę szeptem opowiedziana, stłumionym głosem. I przez to właśnie, jak powiedziałaś, ta łódź podwodna, czyli też te dźwięki są stłumione. Dokładnie. Przez to na przykład do takich osób jak ja, które wolą introwertyczne przekazy, to na mnie to bardziej działa, to jakby właśnie głębiej ta łódź ląduje, czyli tam są sceny, kiedy tańczycie do Anna Maria Smutną Makarz z Ewą Szykulską i jest to tam jakiś taki wesoły tańc, potem się jakoś tam przytulacie do siebie i ona mówi ci, że ona niedługo ma wyjść z tego więzienia, ale mąż ją zostawił i też zabierze jej dzieci i po co ona ma wracać. I ty to właściwie tylko głaszczesz jakoś tak, jest w tym coś bardzo przejmującego. Ona wcześniej też krzyczy, ale ten taniec... Tak, tak. Właśnie tam są takie malutkie gesty. Tak, malutkie. Czy na przykład jak Szapołowska mi podaje owoc pomarańczy. Tak. No to właściwie co tu opowiadać, prawda? No. Wszystko jest jasne. Tak. A nie jest, właśnie nie ma kropki nad H tam. No właśnie, nie ma. I też właśnie też te postaci, które no nie ma takiej postaci, która ewidentnie jest jakąś jednoznacznie kimś złym, bo właśnie też ta niejednoznaczność roli Rażyny Szapołowskiej, która... To jest mi w ogóle bardzo bliski taki rodzaj opowiadania, który nie jest taki dosłowny. I na przykład oczywiście uwielbiam Wesele Wajdy, czy też Ziemię Obiecaną, ale kocham Brzezinę. No. I dziewczynka, która tak patyczkiem po płocie, tak. To są obrazy, które we mnie zostają do końca życia. Czy na przykład jakieś napięcie chorej osoby i tego samotnego ojca, prawda? Tak. Te napięcia międzyludzkie strasznie we mnie zostają, jak są dobrze zagrane. No. Już też jest to wspaniały tekst. Brzezina, która zaczyna się już tam w jednym z pierwszych zdań, które to jest, pada, kiedy Bolek czeka na swojego brata, który przyjeżdża. A wiemy, tak? Bolek Leśnik jest w żałobie po żonie. Tak. I przyjeżdża ten ze świata wielkiego pianista. I wysiada, i tam jest taki opis, Iwaszkiewicz pisze, że już sam widok, bo tam jak on wysiadał, to był kawałek turkusowej skarpetki, że już sam widok tego kawałka skarpetki Bolkowi dał się czymś tak niestosownym i uderzającym w jego tą czarną żałobę. Ale właśnie takie detale. No, coś... Takie detale. Tak. Czy na przykład Wesele Altmana. Tak. Jak się karmią. Tak. No to są... Ja pamiętam kadry, ja nie pamiętam filmów. Nie pamiętam książek. Tak. Pamiętam to, co tam wyryło swój ślad. A to czasem są rzeczy kompletnie bez tekstu.
I przez to są uniwersalne, ponadczasowe. No tak, bo nie to mają, jest... Nie mają... To jest to, co się nie, stało nie między... Nie mają kraju, ale no, kulturę pewną, tak? No bo powiedzmy, co innego będzie w Azji odczytywane. Tak. Ale to, co się stało emocjonalnie między człowiekiem a człowiekiem, prawda? Jest. Tutaj jest zawieszone. Jest. Wiesz, zawsze zastanawiałam się nad... I dzisiaj, jak zobaczyłam cię tak ubraną, to myślałam sobie, o, jakie to ciekawe, że... Jesteś w garniturze, które teraz są bardzo modne i nosi, ale jednak jest to strój męski. W różowym kolorze, trochę pomyślałam sobie, czy to jak na premierę Barbie może szłaś. Ale jednak kolor, który no, ostatnio przynajmniej utożsamia się z kobietą, bo to kiedyś było dla chłopców małych akurat kolor. I to, co w twoich rolach jest, ale też o tym, co mówisz. I chociażby tam rola zmiennicy, gdzie to jest tak, no już jakby dosłownie, ale też właśnie ten twój aspekt, który mówisz, że wolałaś męskie towarzystwo, chociażby w teatrze i z kolegami wolałaś się napić wódeczki i porozmawiać, z kolegami też bardziej. Najczęściej masz krótkie włosy, też w niektórych rolach długie. No bo żeby mieć długie włosy, to trzeba je mieć. Umówmy tak. się. I bardzo i rzeczywiście niesamowicie te długie. I też jest ta symboliczna scena, w sumie właśnie nie ma sceny obcinania włosów, tylko zaczyna się od wesela, gdzie masz loki, anglezy, które to się to nazywało wtedy, i ten welon. I potem już ciebie widzimy z tymi krótkimi włosami, już w tym mundurku, czyli jakby też pozbawioną tej kobiecości. Powiedz mi, też w książce mówiłaś o tym, że w takich najtrudniejszych momentach życia, czyli po śmierci akurat to tam wtedy męża, że no jakby traci się w trudnych momentach, trochę traci się płeć, że ona przestaje być ważna. I na czym jest dla ciebie kobiecość i czym jest ten aspekt męski, który też potrafisz aktorsko wykorzystać i, jak się domyślam, również w życiu? Bardzo lubię bycie kobietą. Lubię pewnego rodzaju delikatność, estetykę, w ogóle we wszystkim, tak? To znaczy, to są sztućce, to jest nakrycie, to jest kominek, to jest... Nie lubię bardzo wnętrz, powiedziałabym, ginekologiczno-stomatologicznych. Tak, czyli ascezy, zimnych i takich. To w ogóle nie. To raczej po prostu nadmiar, czyli jakaś Frida i ten rozbujały ogródek i kolory. Potrzebuję tego, słońca potrzebuję i koloru. I też właśnie ciepłych ludzi, zwierzątek i tak dalej. Po prostu jest tyle czegoś brutalnego i złego, ze złą energią, że po prostu chciałabym się otoczyć takim... Ciepłą miękkością. Tak, dokładnie. Także na przykład właśnie jakieś mankiety, sztywne kołnierzyki, to w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast w tę kobietę lubię się w to bawić, bo wiem, że to jest dodatek. I tutaj na przykład właśnie to są stroje, czy to są fryzury, czy to jest jakaś aranżacja w ogóle. I jak gram jakąś taką postać, to potem jeszcze za mną się ciągnie jakiś czas taki welon. Nie chcę, żeby on zniknął od razu po zakończeniu zdjęć. Niech potrwa w dobrych perfumach trochę. Tak, tak, tak. Niech idzie jeszcze to za mną. Także, no ale to jest jakaś zabawa. To jest jakaś zabawa, tak samo jak zabawą twórczą, ale fajną, i to lubię. I lubię się porozumiewać z innymi ludźmi na tym poziomie. Ale wiemy, że jak coś puknie i jest naprawdę, to trzeba stanąć wobec tego i wziąć to na klatę, prawda? I to traktujesz jako to właśnie tą taką no to, męskość, tak? Nie, jakoś, to nie, traktuję no to jak człowieczeństwo. Człowieczeństwo. Tyle. Tyle, no tak. Bo tak, w sumie możemy być właśnie kobiecość, miękkość, delikatność, ale przed chwilą mówiłyśmy o tym, sile, jak no, ale jest trzeba. Potrzebna do macierzyństwa. No ale trzeba, no wszystkie rzeczy takie ważne w życiu jednak są mokre. Nie są eteryczne. No, mokra robota. Krew, pot, tak, łzy. No.
To ból. Ciekawe, tak, że tak to nazywasz. No. No i jak się mówiło właśnie w filmach kryminalnych, kiedyś mówiło, tak? No, mokra robota. Mokra robota. Ta, no. No i tak. Czyli aktorstwo bywa mokrą robotą często. Bywa i bywa, że dużo kosztuje. Mm-hmm. Ale no też, ale też trzeba... Daje, tak, no tak, no. Tak. To potem jest jakiś zwrot energetyczny też. No ja też na przykład, jak mam ciężkie sytuacje tam te medyczne, to potem mam kontakt z zupełnie innymi ludźmi, bo czy jestem na planie, czy jestem tak, no to po prostu dostaję inny rodzaj energii. No i powiedz, jak na to reagujesz? Bo ja wyobrażam sobie, że będąc właśnie wśród lekarzy, wśród rodzin, osób, które są chore, które są w śpiączce, tak jak mówisz, tam życie jest, to się toczy prawdziwe na Ojomie. I potem wchodząc też w świat teatru, filmu, gdzie coraz więcej jest też takich osób, celebrytów, osób też narcystycznych, bo ten zawód też wymaga jakiegoś tam narcyzmu, który dobrze spożytkowany może też służyć właśnie dobremu aktorstwu. Masz czasami takie poczucie, że no nie wiem, że te osoby, które właśnie no, cały czas mają sukcesy i w życiu zawodowym, ich życie osobiste jest też jakieś tam wypełnione jakąś taką radością, czy też pustką, bez cierpienia, nie masz takiego czasami jakiejś takiej irytacji, jak nie wiem, ktoś jakieś ma jakieś dąsy, wymagania, że to, że tamto i takie. I jak tak się poruszam, no to po prostu jest coś takiego, że tam, gdzie jest medycyna i te trudne sytuacje, czy człowiek, który właśnie kogoś traci, czy no. jest w bardzo trudnej no. sytuacji, to przecież nie rozmawiamy o malarstwie, tak, ani o tak. teatrze, ani o, no bo to po prostu jest nie na miejscu, to tak. w ogóle jest nie to. Tak samo jak idę i robimy sztukę, no to też nie rozmawiam o tej medycynie, chyba że ktoś akurat jest porażony czymś i czegoś potrzebuje, to wtedy przez chwilę rozmawiamy o tym, załatwiamy to i już. Natomiast to się nie miesza. To są kompletnie inne energie. A ty tak się przyłączasz po prostu? Tak. Tam to właśnie mówiłam, tam to schodzi tak. na tył głowy i teraz nie mogę zepsuć tego, co robię, tak? Muszę się na tym skupić. No. Więc tam to sobie jest cały czas, ale potem tylko pilnuję tego przesadzenia tej na przykład pozytywnej energii, takiej ze świata artystycznego, że idę załatwiać straszne rzeczy, których bardzo nie lubię, do urzędów. Ale wchodzę z tamtą energią. Ona cię zasila w tym. I na przykład wtedy daję radę, bo inaczej bym tej konfrontacji na przykład nie wytrzymała, gdzie widzę po prostu w oczach, że ktoś nie chce. Albo że mu się nie chce. Widzisz w oczach odmowę, a ty musisz. Ale to tak, no to tak, tak, ale mam znowu, tak jak z tego dzieciństwa miałam, tak tutaj znowu mam Czerpiesz. Świeżo pozyskaną taką inną. Słuchaj, abstrakcyjną zupełnie. Słuchaj, myślę, że wiele osób, które słucha nas, to obojętnie, czy w życiu były mniejsze, czy większe dramaty, czy nawet nie, jakieś normalne życie, ale potrafiłabyś powiedzieć jakoś, no nie wiem, nie tyle dać radę, tylko jak u ciebie to przebiegło, że zaczęłaś umieć, to, czy to się stało jakoś automatycznie, twoje mechanizmy obronne się jakoś uruchomiły w jakiś sposób naturalny, czy jakaś droga przez terapię, czy jakiś mechanizm przejścia, który graniczny moment jakiś nastąpił, no bo nie każdy potrafi tak korzystać z tych dwóch rzeczy, że najczęściej nam się zlewa, tak? To w to szczęście nam się wlewa ta czarna smoła i odwrotnie czasami, no całe szczęście, że w tą smołę też czasami jakiś promyczek też. Zawsze też trzeba szukać chyba takiej zabaweczki. No. Ja na przykład pamiętam, że jak byłam porażona w ogóle w takim szoku tym pierwszym, to w pewnym momencie spojrzałam na jakiś kafel, na którym była jakaś roślinka i pomyślałam, że trzeba zrobić kominek. Bo jest zimno. No. I wtedy mówię, hej, to ty już chyba jesteś zdrowa, jak ty już widzisz kafel. Bo to było niemożliwe, tak? Bo była jakaś czarna dziura, ale właśnie i jakby od tamtej pory tak wiem, że trzeba od czasu do czasu właśnie znaleźć sobie jakąkolwiek zabawkę. No coś, co na chwilę
ucieszy, nawet jak na przykład otoczenie będzie to postrzegać, że to jest jakiś fikołek, fioł w ogóle, głupota, tak, i tak dalej. Ale jeśli cię to cieszy w tej sekundzie, daje ci jakąś pozytywną rzecz, to weź to, wejdź tak. to. Jest źle, ale kot przeszedł, otarł się mi o nogę. Tak, no. się przytulmy na chwilę do tego, tak? Mm-hmm. Ja też lubię, to mi daje coś jak, ja nie gotuję. Mm-hmm. I tak mi się życie ułożyło, że nie gotuję. Nie, ale nie lubisz też, Nie przepadam, w związku z tym nie potrafię. Rozumiem, w związku z tym zrobię parę rzeczy bardzo dobrze, ale generalnie Jacek, mój mąż, mówił do mnie, nie wpuszczę cię do kuchni, bo przypalisz wodę. No i ja z tego chętnie korzystałam, ale na przykład bardzo lubię coś wybudować, bo, że to zostaje, no bo po tej kuchni to... Idzie się do łazienki. Tak, tak, i już potem. Ale coś, co jest trwałe, po prostu, nie wiem, zrobimy ogród, zrobimy budynek, zrobimy, no i tak dalej, jakąś wiatę, jakieś meble, jakieś coś. Lubię, to lubię i to mnie, lubię w tym przebywać, cieszy mnie to. No widzisz, to może troszeczkę jest ten właśnie męski aspekt. Tradycyjnie przynajmniej tak rozumiany. Mówisz, nie lubisz gotować, ja też nie, bo nie umiem, a moja i babcia i mama świetnie gotowały. Ale tak mówisz rzeczywiście, że to zostaje tak, idzie się do toalety i po tym wszystkim. Natomiast to, co powiedziałaś, że no, nie trzeba właściwie gotować, czasami wystarczy, nie wiem, zrobić herbatę, co rozumiem, potrafisz, kupić jakieś ciasto. No tak. I stworzyć tą atmosferę tego kominka, tym wszystkim. Tak, to lubię. I potem też się pójdzie do toalety, ale to i tak zostaje. Nie, ale zostają. Nie, bo ja to robię dla tych ludzi, którzy przyjdą, bo ja ich lubię i ja chcę im zrobić coś takiego. I umiem jedną sałatkę zrobić z tym Kürbiskernöl. Co to jest? To jest olej z pestek z dyni. Aha. No, ale to jest... Ale to jest bazą tego, bo tam się nie pieprzy, nie soli, nic się nie robi, tylko ten olej musi się zintegrować ze wszystkimi składnikami i jest przepyszny. No dobrze, nie to powiedz, bo to będą się pytać. No to jest taka szynka mokra w takie cieniutkie paseczki, feta, która daje sól naturalną, lodowa sałata, oliwki, cebula ta wielka, nie ostra, czyli ta różowa albo ta biała, ale tego i w takie pazurki, żeby wszystko było takie cieniutkie i poszarpana ta lodówka, sałata lodowa i to po prostu... Żeby nasiąkało, tak? To, jak się to przemaceruje, to jest po prostu przepyszne i zalane tym olejem, tylko nie żadną podróbką, rozcieńczanką ani czymś, tylko naprawdę trzeba dać ten prawdziwy olej gęsty. I to. Tak, i to jest pyszne. No to umiem. Aha. I to od czasu do czasu to robię właśnie, jak przychodzą do mnie ludzie takich, których chcę, no to oni wiedzą, że ja to umiem i ja to robię wtedy. Tak. I to zrobisz. Powiedz, jak teraz mówiłaś się o też, że nie lubisz, kiedy coś... Głównie rozumiem w teatrze, ale też w filmie, coś, co mówi o emocjach, ale mówi z tym starym językiem, czyli językiem, który rozumiem, nie jest dla współczesnego widza zrozumiały, tak? Dobrze cię zrozumiałam, no ale rozumiem, że nie należałoby zmieniać, powiedzmy, Szekspira, który by mówił dzisiejszym językiem, znaczy mogłaby być jedna z wersji. Grałaś też w filmach kostiumowych, a teraz najnowsza rzecz, przy której pracujesz, to jest... Serial o Mickiewiczu. I tam jaką masz rolę? Gram matkę Konstancji, czyli no, niejako biorę udział w tej intrydze, żeby zatrzymać Mickiewicza, żeby nie trafił do powstania listopadowego i żeby go nie zabili, albowiem jego talent to słowo. No więc w myśl tej zasady próbujemy go zatrzymać w tym dworku, co się udaje, tyle że moja córka Konstancja, która ma męża oficera napoleońskiego i 5 dzieci z nim, no wdaje się w ten ognisty romans, za co płaci uczuciem już do końca życia. Więc też się, że tak powiem, wydarzyło w jej życiu sporo, ale mamusia też bierze udział no niejako
nie wie, jak to się skończy, ale na pewno chce go też po prostu zatrzymać, żeby... No bo on jest nastawiony na to, żeby jednak dołączyć do powstania i po to się tam znalazł, a potem po prostu spędził na tamtych ziemiach 7 miesięcy i już było po powstaniu. Mówiłeś kiedyś, że monodram jest dla ciebie, czy był, może coś się zmieniło, bo to było przed laty, że monodram jest czymś dla ciebie trudnym, że potrzebujesz energii innych partnerów Lepiej sobie patrzeć w oczy i tylko bezpośredni kontakt to robi, bo mail tego nie robi, internet tego nie robi. No po prostu trzeba gdzieś czytać mowę ciała, wyraz oczu, napięcie w głosie, rodzaj tego. To jest w ogóle podstawa, więc to bardzo lubię, bo ten przepływ jest naturalny. A tak właściwie jest to głupie, że człowiek wychodzi i śpiewa na przykład, no bo normalnie to mówi, nie? No tak. Czy też na przykład jest monodram, no i tak, co mówi do siebie, to też jest dziwne, ale powiedzmy, bywają takie monologi wewnętrzne, które są wyrażone na ten, ale... Jeśli mam powód, no bo bardzo długo w ogóle monodram jakoś nie przychodziło mi to do głowy, ale właśnie po tych wszystkich moich przejściach, kiedy dostałam ten tekst Joanne Didion, Rok magicznego myślenia, pomyślałam, że to nie jest rzecz, którą ja chcę zrobić, bo jestem aktorką, tylko którą ja muszę zrobić, żeby przeżyć. Jako człowiek. I to rzeczywiście mi zrobiło lepiej niż 100 psychiatrów. 3 lata to grałam i to, że musiałam mówić te teksty i je wyrzucać na zewnątrz i je słyszeć i przyjmować z powrotem, to bardzo była dobra terapia. Zresztą widziałam ludzi na widowni, którzy przychodzili na ten spektakl po raz 7, 8. Aha, czyli też musieli przejść tę samą drogę jeszcze raz. Tak. A powiedz, czułeś, że jest jakaś dynamika twoich emocji, kiedy zaczynałaś, powiedzmy, próby, premiera, potem przedstawienia i kiedy grałaś to ostatni raz? Tak, i zanim to zaczęłam grać, to musiałam sobie poważnie odpowiedzieć na pytanie, czy dźwignę to emocjonalnie w ogóle. I zdawałam sobie sprawę, że ludzie będą patrzeć na mnie 1:1. A bardzo chciałam się utrzymać w zawodzie. Znaczy, że to jest rola i starałam się to realizować i myślę, że mi się to udało, ale ten moment, czy w ogóle to dźwignę, to właściwie był taki, jak przeczytam ten czterowiersz, który zaczyna jakby. Joan Didion napisała to dla Vanessy Redgrave, najpierw jako książkę, a potem dla niej jako monodram. I pojechałam do Londynu zobaczyć Vanessę Redgrave w tym. Przeczytałam jeszcze raz ten czterowiersz, który mnie najbardziej jakby popychał do tego, a brzmi on tak, życie zmienia się szybko, życie zmienia się w jednej chwili, siadasz do kolacji i życie, jakie znasz, się kończy, pozostaje kwestia żalu, .. nad sobą. I pomyślałam, że jeśli jest to nad sobą, to już to jest warte zagłębienia. No i rzeczywiście bardzo to dobrze zrobiło. Ale to był mój pierwszy kontakt z monodramem. Potem trafiłam na tę kombinację i składankę z Oriany Fallaci, którą zrobił Remek Grzela. Ale to sobie gram do dzisiaj i chcę to długo grać. Właśnie przedłużyliśmy prawa autorskie z wydawnictwem Rizzoli, żeby to dalej eksploatować. Czy była więź, tak, u Krystyny Jandys? Dobrze kojarzę? Więź to była Rona Munro z Agnieszką Grochowską i jeszcze 2 osoby w obsadzie. Tak. To Zbyszek Brzoza robił w Teatrze Studio. Ale to był normalny spektakl. A u Krystyny Jandy była taka piankowa konstrukcja, dużo lżejsza jakby, czyli Wania, Sonia, Masza i Spike z odwołaniem do Czechowa, ale Spike już z tej generacji i tak dalej. No to jest lżejsze, zresztą będziemy to teraz dalej grać w relaksie i jeździć z tym, właśnie zaczniemy teraz w Gorzowie Wielkopolskim w listopadzie nowy festiwal to będzie otwierać. Ale to takie coś lżejszego od czasu do czasu też się przyda, a poza tym gram tam ze swoją córką, więc jest to specjalna przygoda. No właśnie, ja też Państwu polecam. Córka wydała, Marianna, książkę
o twoim mężu, o swoim tacie, Jacku Janczarskim. Bardzo interesującą, więc też polecam. Myślę, że będzie pisać, bo ma fajne piórko. Tak. I widzę, że już jakiś podcast otworzyła. Tu pisze książki, te bajki dla dzieci. Mm-hmm. Wymyśliła postać ciastorka i tam coś uzupełnia. Ale też Józek Wilkoń jej zrobił do jej pierwszej książki, Mania i czarodziejska bania, mm-hmm. właśnie bajki dla dzieci. Przepiękne ilustracje. I tak, i widzę, że ona po prostu idzie za tym pisaniem, ale też wyprodukowała sztukę, tak, i zagrała w niej papugi Jacka Góreckiego, którego ja przez to, że one pracowały nad papugami, to też go zapytałam, a to był akurat lockdown, czy ma coś może w szufladzie, i on miał. I dzięki temu spotykaliśmy się u mnie w domu. No i jak i tego lockdownu w ogóle nie poczułam, bo po prostu mieliśmy próby i powstał tekst, a potem zrobiłam z tego monodram kolejny. Tak. Już go nie gram. Na 80. rocznicę powstania w getcie zagrałam to ostatni raz, bo już jakby, no to po prostu było takie, żeby się uratować przed tą pandemią, lockdownem, ale też, znaczy potraktowałam to jak taki temat, wydaje mi się istotny w ogóle, jak sobie nie radzimy z poważną traumą latami, tak, albo tak. życiem się za to płaci, albo i żeby uważać na to samemu ze sobą, jak się coś przeżyło trudnego, żeby nie załatwiać ludzi wokół, bo bardzo zauważyłam, że to jest częste, że uważamy, że tak dużo nam się ciężkich rzeczy przydarzyło, że nam wszystko wolno i ranimy tych najbliższych strasznie. I to jest właśnie, bohaterką jest śpiewaczka światowej sławy. Jako sama o sobie mówię druga, bo no i zapomniałam. Rosie Rajsa. I ona jest dzieckiem warszawskiej Żydówki z getta i Niemca, który patrolował getto, który ją potem wywozi do Berlina, tam się z nich śmieją, potem ją wywozi do Nowego Jorku, tam ona jest zachłyśnięta, tam robi karierę, ale potem bardzo, bardzo dręczy wszystkich dookoła najbliższych. Nie poradziła sobie. W tym programie jest taki zwyczaj, że na koniec gość może powiedzieć jakieś credo do widzów, może, już troszkę zrobiłaś, ale to możesz bardziej zaprosić właśnie na jakieś przedstawienie czy film, coś. Więc gdybyś chciała, to zachęcam. A mogę powiedzieć głupi żart? No pewnie. Bo ja nie pamiętam w ogóle dowcipów, bo tak mi tu wchodzą, tu wychodzą. Ale jeden akurat pamiętam. Pamiętasz. Ostatnio. Mhm. Tak może, żeby odelżyć trochę. Mianowicie chłopiec w klasie mówi, że do nauczycielki, że on w planach ma, takie ma marzenie, żeby zostać kloszardem. Ale bardzo jesteś zdolny, to dlaczego akurat chcesz zostać kloszardem? Nie, bo tak właśnie coś mu dadzą, nic nie robi, żadnej odpowiedzialności. Bardzo luksusowe życie. No i potem jest taki przeskok, że on siedzi właśnie gdzieś na jakiejś wyspie, skąpany w słońcu, z jakimś drinkiem, z owocem, z parasolką. Patrzy się na te posiadłości, na te swoje hotele, na to wszystko i tak. Gdzie popełniłem błąd? Bardzo tak. Dający możliwość jeszcze różnych interpretacji. Tak. Pojemny. Tak. Czy gdzieś zapraszasz właśnie na... No zapraszam do Teatru Studio, do Budzików nie zapraszam. Oby się nic takiego nie wydarzyło, żeby musieć z tego korzystać. Zapraszam na stronę internetową Fundacji.
Zapraszam do naszej przychodni konsultacyjno-medycznej. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to mamy świetnych specjalistów. To się mieści przy Fundacji na rogu Podleśnej Gwiaździstej. Nazywa się AKOGO-MED. Mhm. Ewentualny dochód z tego jest przeznaczany zawsze na cele statutowe fundacji. A teraz się udajemy w tę podróż naukowo-badawczą, czyli w nowe rzeczy, które mogą służyć takim zaburzeniom mózgowym, neurologicznym oraz neurodegeneracji mózgu, co dotyka bardzo dużą ilość ludzi i jest bardzo trudne, ale też się pojawiają nowe rozwiązania, więc nad tym się teraz będziemy skupiać. Już nic nie budujemy. Mówimy o rzeczach smutnych, ale poczucie humoru, jeden z dojrzałych tak zwanych mechanizmów obronnych, czyli właśnie można się roześmiać nawet przy jakichś rzeczach smutnych, przerobić się w żart czy humor i dzięki temu mamy tą zabawkę, która nas przeniesie troszkę w ten, to bardzo ten różowy kolor. To bardzo potrzebne. I ogrzeje przy kominku nawet takim nieistniejącym. Bardzo Ewa, Ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję i dziękuję, że pomyślałaś o mnie. Z całego serca dziękuję. Dzięki. I dziękuję również Państwu, że wysłuchaliście. Dla mnie to poruszająca rozmowa. Mądra. Z strony oczywiście naszego gościa. I czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.